Cześć, tu Anno z WT.org. Jako, że poprzedni odcinek tej serii przypadł Wam do gustu, tak więc chciałbym kontynuować temat teorii administracji. Tym razem chciałbym skupić się na tym, jak tworzyć wydajne klastry webowe. W poprzednim odcinku dowiedziałeś się, jak mniej więcej wyliczyć wydajność Twojego serwera, jak sprawdzić, ile ruchu jest w stanie przyjąć, i pod koniec dałem Ci taką radę, że jeżeli jeden serwer nie wytrzymuje, no to należy postawić kilka serwerów. Stawienie jednego serwera jest proste. Konfigurujemy swojego LAMPa, czyli Linux, APA czy MySQL PHP. To stoi na jakimś VPS-ie, załóżmy nie masz kasy, więc robisz to jakimś low budgetem. I teraz ten serwer nie wytrzymuje. Więc jakbyś chciał zrobić z tego klaster, no to logika podpowiada, aby kupić drugi serwer, postawić na nim konfigurację LAMP. Tu jest jeszcze tańszy VPS. Twój budżet się kończy i tak dostawia w sobie kolejne boksy, kolejne lampy na VPS-ie. Tu pojawia się problem. Pierwszy problem jest taki. Jeżeli każdy z nich jest lampem, to tak naprawdę na każdy z nich musisz wrzucić to, co jest pod literą P, czyli PHP. Jeżeli twój programista napisał skrypt PHP, jakąś aplikację, to musi zrobić uploada tutaj, tutaj i tutaj. Jest to jakieś utrudnienie. Na pewno jeżeli przygotujesz mu takie środowisko, no cóż, nie będzie Cię za bardzo chwalił i lubił. Będzie to dość mało zwinny sposób uploadu kodu i do tego łatwo o pomyłkę. Jeżeli przez przypadek pomyli się, załóżmy tutaj, jeden plik źle zaktualizuje, to Twój Jan Kowalski, który tutaj sobie gdzieś żyje, on wchodzi na te serwery i naciska F5, tak? Czyli odśwież w przeglądarce. Trafia na ten serwer, wszystko działa super. Trafia na ten serwer, działa super. Trzeci raz nacisnął, trafił na zepsuty serwer i dostaje jakieś błędy. Potem znowu odświeża i działa super, więc Jan Kowalski nie wie, co się dzieje. Tak naprawdę trafia na, z jego punktu widzenia, jeden serwer, a dostaje jakieś dziwne błędy. Jak widzisz, ten sposób dystrybucji kodu generuje sporo możliwości pomyłki. Teraz pojawia się jeszcze inny problem. Jan Kowalski jest, no cóż, zwykłym Janem Kowalskim, który nie ma pojęcia o tym, jak działają klastry serwerowe. On nie wie, że jak wpisze sobie, załóżmy, adres demotywatory, czy tam Quake, czy cokolwiek innego YouTube'a, to on musi wybrać, na który serwer trafia. On nic nie chce wybierać, on chce po prostu być przetransportowany tam, gdzie ma być. Więc przed Janem Kowalskim tutaj powinien występować jakiś Magic Box, coś, nie wiem, magicznego, co przerzuci go do odpowiedniego celu. O tym za chwileczkę powiem. Czyli jakiś load balancing. Taka konfiguracja, czyli każdy serwer jest oddzielny, stwarza też jeszcze inny problem związany z literą M, bo P już było problematyczne. M też jest problematyczne, dlatego że w MySQL w każdym przypadku będzie trzymał oddzielną kopię bazy danych. Czyli jeżeli Jan Kowalski doda komentarz, to ten komentarz będzie tutaj. Tu go nie ma i tu go nie ma. W związku z tym trzeba zestawić jakąś replikację. Replikacja w trybie master-master między trzema serwerami. Problematyczne. Ja nie umiałbym tego zrobić tak, aby się nie rozwaliło. Może ty umiesz? Kombinuj. Więc ta konfiguracja już na poziomie PHP i MySQL sprawiła problem. A ja Wam jeszcze powiem, że na poziomie Apache także sprawia problem. Jeżeli Jan Kowalski jest zalogowany i trzyma sesję, to ta sesja jest nawiązana z tym serwerem. Czyli Jan Kowalski loguje się, sesja autoryzacyjna jest tutaj nawiązana na tym poziomie, następnie naciska F5 i co? Jest wylogowany. Musi się zalogować jeszcze raz. Potem naciska F5, trafia tutaj, jest wylogowany. Naciska jeszcze raz F5, ojej, zalogował się. No cóż, bardzo wyprowadzające z równowagi klienta zachowanie. Taka konfiguracja, odradzam Wam. Można na tym postawić serwis, pod warunkiem, że jest to jakiś, nie wiem, hosting plików statycznych, nazwijmy obrazków albo czegoś takiego, ale to też jest problem, bo tu jest na poziomie systemu operacyjnego nawet jest problem, ponieważ jest redundancja w całego kodu, całego kontentu. Twój obrazek, który zajmuje załóżmy 10 mega, bo jest w jakiejś gigantycznej rozdzielczości, on zajmuje 10 mega tutaj, tutaj i tutaj. Jak będziesz chciał poprawić im jednego piksela, to musisz poprawiać na trzech serwerach. Dobra, koniec tutaj prania mózgu w przypadku złej konfiguracji. Nie zapamiętuj tego.
Przechodzimy do poprawnej konfiguracji. Nie wiem, jaki masz budżet, nie wiem, ile możesz wydać kasy na swój nowy startup, który budujesz, jakąś konkurencję dla Facebooka czy czegokolwiek innego, ale polecałbym Ci na start zaopatrzyć się tak w jakieś 3-4 serwery. Żeby było tanio, mogą to być nawet VPS-y. Kupujesz sobie 4 VPS-y, a ja je narysowałem w taki dziwny sposób. Nie 4 w linii, tak jak tu były 3, tylko w ten sposób. Dlatego, że chciałbym je podzielić funkcjonalnie. Część z nich, 3 sztuki, to będą frontendy. Jeden będzie backendem. Jako backend mam na myśli coś, co podaje kod oraz coś, co wykonuje zapytania do bazy danych. Ponieważ w przypadku lampa tak naprawdę każda literka z tego skrótu ma swoje zapotrzebowanie. Apache potrzebuje przede wszystkim mocy CPU, żeby wykonywać swoje PHP, przez mod PHP zapewne. Do tego potrzebuje RAMu, bo jak Ci powiedziałem wcześniej, dzieci Apache zajmują sporo RAMu, tam 20, 30 albo jeszcze więcej megabajtów. MySQL potrzebuje za to wydajności dysku, ponieważ mieli po dysku, zwłaszcza jak serwis jest niepoprawnie napisany, i do tego potrzebuje CPU. RAM jest ograniczony. Nie chcielibyśmy go jakoś sztywno dzielić między Apache, MySQL-em, aby walczyli o swoje wpływy w systemie, więc rozdzielimy to. Czyli nasz LAMP to będzie tak. MySQL-a damy tutaj, aby zajeżdżał sobie ten jeden serwer, tutaj pracuje na dysku baza danych, tak? Tutaj jest jakaś baza. Teraz tu zainstalowałbym też klienta FTP. Programiści lubią FTP-a, co tam, no możesz oczywiście kazać mi wrzucać kod po SSH, ale to już jest Twój wybór. Twój programista kolejne release'y kodu rzuca tutaj. One się tu nawarstwiają, są jakieś nowe release'y, wszystko działa fajnie. Czyli kod znajduje się tutaj. Nie musi on już uploadować tu, tu i tu. Teraz na frontendach postawiłbym Apache, czyli Apache z PHP-em. Apache z PHP-em, Apache z PHP-em. Tu oczywiście są Linuxy, czyli to są lapy. Tutaj mamy tylko Linuxa, FTP-a i MySQL-a. Teraz ten kod jakoś musi znaleźć się tutaj. Jak to zrobić? Musi być między tymi serwerami jakieś połączenie. To połączenie to na przykład NFS, Network File System. Network File System, jeżeli pracujecie na Linuxach, to pewnie jest Wam znany, jeżeli nie, to tak w przypadku Windowsa jest to coś jak udostępnione zasoby sieciowe, czyli ten katalog, załóżmy cały katalog home/home, z tego serwera jest podmontowany do home'a na tym serwerze. Teraz każdy z Apache podaje po prostu stronę, tak jakby to był współdzielony zasób sieciowy, czyli to jest normalna konfiguracja Apache'a. Nie musisz Apache'owi jakoś specjalnie mówić, że pracuje w klastrze. On i tak sobie poradzi, on po prostu odczytuje plik i podaje plik. Ważne, żeby ten NFS był w trybie RW. Czasami jest tak ze względów bezpieczeństwa, że kod podaje się w trybie read-only, ale jeżeli jesteś początkującym jakimś startupowcem, sugeruję Ci pracować w trybie RW, dlatego aby na przykład upload działał. To znaczy, jeżeli tutaj jest Jan Kowalski, ten z poprzedniego przykładu, i on uploaduje sobie zdjęcie słodkiego kota na ten serwer, to on trafia za pomocą NFS-a do naszego składu. Tutaj ta jedna kosteczka to jest zdjęcie słodkiego kota Jana Kowalskiego. Teraz jak Jan Kowalski odświeża, żeby sprawdzić, czy ten kod na pewno mu się uploadował, to ten Apache ściąga dane stąd. Tak, oddaje mu i wszystko świetnie działa. Tak naprawdę każdy z tych Apache jest świadomy, że Jan Kowalski wrzucił sobie zdjęcie kota na nasz klaster. Tym bardziej, jeżeli Jan Kowalski wpisuje sobie jakiś hejterski komentarz typu koty są lepsze niż psy, to on ląduje do bazy danych. Ten Apache z tym PHP-em łączy się do tej bazy danych i ta baza danych jest współdzielona między te serwery. Te Apache mają do dyspozycji cały RAM dla siebie, a ten MySQL ma do dyspozycji cały RAM z tego serwera dla siebie. Nikt z nikim nie musi walczyć. Ta konfiguracja jest stabilna. Można by ją było oczywiście jeszcze bardziej ukuloodpornić, to znaczy, no a co jeśli ten serwer padnie, a co jeśli tu jest duży lot? Są na to rozwiązania, ale ten film jest za krótki, aby przedstawić Ci je wszystkie. To jest podstawowa konfiguracja.
Teraz problem pojawia się jeszcze jeden. Problem z logowaniem. Jan Kowalski zalogował się tutaj, odświeża, wylądował tutaj, jest wylogowany. Dokładnie to samo, co było tu. Co należy zrobić? Założyć kolejny katalog, jakiś załóżmy var przez var session. To będzie katalog na sesję. Sesję załóżmy trzymamy w plikach i ten var session po NFS-ie udostępniasz tu, tu i tu. Teraz tu na wszystkich tych lapach modyfikujesz plik php.ini i session save path ustawiasz na tą lokalizację. Teraz, jeżeli Jan Kowalski nawiązuje połączenie z tym serwerem i rozpoczyna sesję, to jego plik sesyjny ląduje tutaj, na tym serwerze, w tym katalogu. Jeżeli Jan Kowalski naciska F5, ląduje na tym serwerze, to on odczytuje sesję z tego katalogu, który jest współdzielony. Problem rozwiązany. Jak widzisz, jest to dość proste. Nie ma tu co wymyślać koła na nowo. Tak działa konfiguracja prosta, klastrowa, ale dalej nie mamy naszego Magic Boxa, czyli jakiegoś cuda, które będzie rozrzucało nam ruch na inne serwery. W profesjonalnych zastosowaniach tu powinien być albo load balancer sprzętowy, albo musisz wydać kasę na kolejnego VPS-a. Wydawanie kasy, no cóż, to nie jest coś, co startupowcy lubią najbardziej, więc może dałoby się to zrobić jakoś taniej. Najczęściej słyszę takie pytanie. No oczywiście, że da się to zrobić taniej i to nawet nie będzie to jakieś złe rozwiązanie. Mam co najmniej dwa pomysły. Pierwszy pomysł to skorzystanie z czegoś takiego jak RRDNS, czyli Round Robin na DNS-ie. Jest DNS. Jak działa DNS, zapewne wiesz. Jeżeli na przykład wpisujesz sobie www, tam jakaś znana strona, nie wiem, jakiś uwteam.org, to leci sobie zapytanie do DNS-a. Tutaj mamy DNS i DNS zwraca ci wiadomość, że to jest numer IP twojej, na którym stoi konfiguracja uwteam.org. Teraz twoja przeglądarka musi nawiązać połączenie z tym oto IP-kiem na porcie 80, no i dostaje sobie stronę internetową. DNS ma to do siebie, że zwraca przeważnie jeden rekord A. Rekordy w DNS-ie, no masz tam kilka rodzajów rekordów. Jest rekord A, CNAME, TXT, jest ich wiele, ale podstawowy to rekord A. Rekord A to coś, co określa numer IP, czyli jeżeli zwracany jest numer IP, to mówisz, że zwraca się rekord A. Teraz feature dostępny w DNS-ie jest taki, że można zwrócić kilka rekordów A. To znaczy pod uwteam.org może być podpisany numer IP 1, 2, 3, 4, a może być napisany na przykład 5, 5, 5, 5 i tam 7, 7, 7, 7. I jeżeli twoja przeglądarka wpisuje uwteam.org, leci do DNS-a zapytanie, on zwraca 3 rekordy A, i trzy rekordy A zwracane są do twojej tam przeglądarki. Używasz sobie jakiegoś tam Firefoxa. I teraz Firefox nie za bardzo wie, z którym się połączyć. Dostał trzy odpowiedzi. Co robi? Losuje jeden, czyli jest tutaj random, przy czym każda z możliwości ma taką samą szansę wylosowania. Nazywa się to round robin na DNS-ie, czyli sprawiedliwe losowanie DNS-a. Domyślasz się, do czego zmierzam? Tak. Każdy z twoich serwerów ma jakiś tam numer IP. Ten ma tam 1, 2, 3, 4, ten ma 5, 5, 5, 5, a ten ma załóżmy 7, 7, 7, 7. Wszystkie te IP-ki wprowadzasz do konfiguracji DNS-a, tak aby zwracały się wszystkie jednocześnie. Teraz Jan Kowalski, jak wpisuje twój adres strony, nie wiem, lubiekoty.pl, to dostaje trzy adresy. Jego przeglądarka wylosuje sobie jeden i trafi raz tu, raz tu, raz tu. W teorii będzie to całkiem fajnie działało. Przeważnie nawet się sprawdza. Jeżeli sprawdzisz sobie na przykład, jak skonfigurowana jest jakaś poważna strona, załóżmy google.pl, to zauważysz, że oni także korzystają z round robina na DNS-ie. W jaki sposób sprawdzić? Najprościej, jeżeli masz dostęp do jakiegoś serwera linuxowego, polecenie dig, a i tam google.
czyli pobierz digiem wszystkie rekordy A z google.pl, zwróci Ci prawdopodobnie tam 3 czy tam 4 rekordy, więc zauważysz, że nawet Google korzysta z roundrobina na DNS-ie. No, roundrobin tak naprawdę prowadzi potem na bardziej zaawansowane load balancery, ale ten jednak pierwszy styk jest na DNS-ie. Ty też możesz z tego skorzystać. Jest jeszcze drugi sposób, z którego ja lubię korzystać. Jest taka usługa Cloudflare.com. O niej powiem troszeczkę więcej. Zastanawiam się, jak dużo wiedzy potrzebujesz, ale jest to warstwa cache'ująca. Ale ona ma to do siebie, że po pierwsze udostępnia Ci zarządzanie DNS-em. To znaczy nie potrzebujesz stawiać swoich serwerów DNS nigdzie. Możesz trzymać to u nich. I są to serwery niezwykle stabilne, bo oczywiście na klastrach postawione, więc jest całkiem spoko. Druga rzecz jest taka, że one cache'ują odpowiedzi z Twoich serwerów. To znaczy, działa to jak reverse proxy. Reverse proxy, czyli Twój serwer, żeby Ci to wytłumaczyć jasno. Jak działa serwer proxy? Jest tu sobie Jan Kowalski. On ma swojego browsera Firefoxa. Następnie wysyła żądanie do strony o kotach. Tutaj stoi serwer proxy, a tutaj jest jakiś internet, tak? I tu jest serwer z kotami. I teraz Jan Kowalski wysyła request i tutaj dostaje mnóstwo zdjęć kotów. Jan Kowalski jest hejterem i tak naprawdę tylko wchodzi na stronę o kotach, aby pisać, że psy są głupie. Tak więc cały czas dodaje komentarz i odświeża, dodaje komentarz i odświeża. I cały czas, jeżeli tutaj nie mamy serwera proxy, te obrazki są do niego transportowane. Pomijam cache'owanie przeglądarki dla uproszczenia. I teraz serwer proxy działa tak, że nasze obrazki trafiają na serwer proxy, są tutaj zapisywane. I teraz jak Jan Kowalski napisze hejterskiego komentarza i naciśnie F5, to tylko hejterski komentarz w formie HTML-a przejdzie przez to, niekaszowany, i trafi do Jana Kowalskiego, a wszystkie obrazki trafią stąd. Tak więc ten serwer z kotami odpoczywa. Podaje tylko jeden content zamiast całej galerii kotów, ponieważ galeria kotów jest tutaj. Teraz jakiś mądry człowiek wpadł na to, że przecież można byłoby odwrócić to. I zamiast proxy zrobić reverse proxy. Reverse proxy działa tak, że masz serwer, masz reverse proxy i masz dużo Janów Kowalskich, tak? Dużo Janów Kowalskich, załóżmy zwykop.pl, rzuca się tutaj na serwer i wszyscy pobierają naszą galerię kotów. Wszyscy pobierają ten sam content. Zdjęcia kotów nie zmieniają się tak często, więc one są tutaj w tym miejscu cache'owane. A hejterskie komentarze lecą prosto do nich. I oni rzucają swoje hejty tutaj. Teraz ta warstwa cache'ująca sprawia, że ta największa liczba requestów nie trafia do Apache'a, tylko jest podawana właśnie z tej warstwy cache'ującej. Pamiętasz, jak rysowałem Ci stronę internetową? Strona internetowa składała się tam z CSS, składała się z JS, składała się tam z PNG i składała się z HTML. No to oczywiście uproszczenie. Teraz ta część, cała ta część, czyli 3/4 strony, może być cache'owane tutaj. Tylko HTML jest dynamicznie generowany i jest podawany stąd. Czyli możesz o 3/4 zmniejszyć obciążenie swojego serwera, czyli przyjąć o 3/4 więcej ruchu, stosując warstwę cache'ującą. Warstwę cache'ującą możesz oczywiście zainstalować sam, to znaczy przed tymi serwerami możesz jakiś cache ustawić. Załóżmy tutaj nazwy, które mogą Ci się przydać. Varnish i Squid. Tymi dwoma programami powinieneś się zainteresować. To są reverse proxy. Nie będę Ci mówił, jak to konfigurować, bo cóż, no, konfiguracji nie rozpiszę Ci na kartce. Ale możesz coś takiego sobie zrobić. Ale Cloudflare udostępnia Ci właśnie takie Varnisho Squidy, które możesz postawić za pomocą DNS-a przed swoją infrastrukturą i umożliwia on wpięcie dowolnej ilości rekordów A, czyli może służyć za load balancera. Tak więc do Cloudflare'a podpinasz sobie swoją domenę lubiekoty.pl i podpinasz sobie numery IP, które należą do Twoich serwerów, czyli nasze 5, 7, 1, 2, 3, 4.
Czyli w praktyce tutaj będzie Cloudflare. Jan Kowalski uderza w Cloudflare'a, czyli tutaj. Cloudflare losuje, na który serwer ma trafić. Rzuca się tutaj na przykład. Podaje hejterskie komentarze z bazy danych. Podaje kod twojego serwisu, który został wrzucony przez programistę. Podaje zdjęcia kotów. I co najważniejsze, cache'uje to. Teraz Jan Kowalski naciska F5. I co się dzieje? Cloudflare sprawdza, czy zdjęcie kotów jest w jego pamięci. Jeżeli tak, to podaje. I ten request nie trafia już tutaj, nie trafia na żaden z frontendów, nie trafia na backend, wszystko odpoczywa. I jedyna rzecz, która pracuje, to jest jeden Apache, który nawiązuje połączenie z MySQL-em, ściąga hejterskie komentarze i wracają one do Jana Kowalskiego. I Jan Kowalski nadal może klikać łapkę w dół przy jakichś filmach i hejtować. Tak więc wszystko działa stabilnie. Tak naprawdę od strony Cloudflare'a jest to round robin na DNS-ie, tylko po prostu użytkownik tego nie widzi. W ten prosty sposób widzisz, jak działają klastry webowe. Nie jest to nic skomplikowanego, a tak naprawdę za pomocą bardzo niskich nakładów kosztowych możesz zbudować sobie strukturę, która wytrzyma na przykład nalot ludzi z wykopu, diga, reddita czy czegokolwiek innego, co generuje duży ruch. A może pojawisz się na pierwszej stronie Interionetu albo czegokolwiek innego i potrzebujesz coś takiego skonfigurować. Na pewno stawianie startupa na jednym serwerze na start może jest dobrym pomysłem, ale docelowo zainwestuj w tego typu konfigurację. To wszystko, co dla Ciebie dziś przygotowałem. Dzięki za uwagę. Zapraszam do komentowania i na następny odcinek. Unknown.